Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Deforesty na kanale. Dzisiaj pokażę wam lokalizację większości broni, które możemy znaleźć w jaskiniach. Mianowicie wszystkich broni w tym filmie odpuszczę sobie jedynie pistolet skałkowy. Tak na samym wstępie pragnę powiedzieć, że korzystam z trybu deweloperskiego, więc ja wam będę pokazywał wszystkie ścieżki troszkę przyspieszone, tam gdzie będę mógł to zrobić na zasadzie tam sobie spadnę, tam coś, żeby po prostu sam proces nagrywania poszedł trochę szybciej. Dla osób, które nie znają jeszcze całej topografii mapy Deforesta, jak to ogólnie wygląda, to właśnie będę korzystał właśnie sobie z tej mapy. Dlatego sobie to zaczniemy cały ten materiał od właśnie jaskini przy głównej wiosce kanibali. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest główna wioska kanibali i nie wiecie, gdzie jest ta jaskinia, najnormalniej w świecie sobie zgincie i w tym momencie właśnie mniej więcej w tym miejscu w jaskini się odrodzicie. A dlaczego to jest takie ważne w tym materiale? Bo będę wam pokazywał właśnie na mapie, gdzie te wejścia do jaskiń się znajdują. Jeżeli właśnie nie wiecie, gdzie to jest dokładnie, będę wam to po prostu pokazywał na mapie, na powierzchni oraz oczywiście okolice. A mapa znajduje się w tym miejscu razem z kompasem, żebyśmy mieli jeden wspólny punkt odniesienia, jeżeli chodzi o znajdowanie wszystkich itemów. No dobrze, z racji takiej, że jesteśmy tutaj w okolicy, zaczniemy sobie od nowoczesnej siekiery. W momencie, kiedy ja będę sobie po prostu szedł, to będziecie mi pewnie postawioną muzykę, nie będę po prostu nic wielce mówił. Jeżeli chodzi o przeciwników, których możemy spotkać, to sytuacja wygląda w następujący sposób, że mianowicie ja właśnie jestem na trybie deweloperskim, gdzie tych kanibali nie mam, sobie ich wyłączyłem właśnie z powodu, żeby to wszystko szło szybciej. I w momencie, kiedy będą jacyś przeciwnicy, będę wam najnormalniej w świecie o tym mówił bądź pisał, zobaczę jak ja jeszcze się finalnie wezmę za montaż tego. W tym rozwidleniu odbijamy sobie w lewo, tutaj powinny być z tego co pamiętam dwa kanibale. Idziemy sobie cały czas, po prostu przechodzimy tutaj pod nietoperzami, czasami jeden się odpali, tak żebyście nie mieli tutaj, żeby nikt nie dostał zawału. Nie idziemy prosto, idziemy cały czas jakby główną ścieżką, tutaj będzie dwójka kanibali. I odbijamy ostro w lewo właśnie tutaj do tej linki i zjeżdżamy sobie na dół. I tam już będziemy mieli na spokojnie możliwość właśnie podniesienia siekier oraz kilku innych przydatnych rzeczy, które na samym początku gry wam się przydadzą, typu dynamit, flary, czerwona farba, jedna znajdźka fabularna, jakieś batony, napoje, taśma. I przede wszystkim walizki, strój, ale tutaj na samym środku właśnie mamy siekierę. Dobrze, drugą lokalizacją, którą wam pokażę, to będzie lokalizacja starej siekiery oraz sprzętu do nurkowania. Dlaczego najlepiej na sam początek właśnie tam się udać? Ponieważ sprzęt do nurkowania będzie potrzebny jeszcze w kilku innych lokacjach, więc najlepiej na starcie sobie to otraczyć. Jak widzicie, na wprost mam stare, wielkie drzewo. Po lewej stronie za górką jest jacht. Tak to właśnie wygląda na mapie. Idziemy do tej jaskini, która jest na północ od naszego znacznika, czyli mieści się właśnie w tym miejscu. Dobrze, kiedy już do tej jaskini wejdziemy, schodzimy sobie cały czas na dół. Na dole będziemy mieli niedługo dwójkę kanibali, bądź trójkę. Dwójkę na pewno, tego trzeciego niekoniecznie pamiętam. Tutaj mamy linkę od wejścia jakby w połowie jaskini. Tutaj już te kanibale powinny się pojawić. Na lewo mamy odbitkę z znajdźkami i paroma rzeczami, które też się mogą jak najbardziej przydać. Tutaj też taka ciekawostka, mam wcześniej stara siekiera była właśnie wbita w te nogi, a teraz właśnie musimy przejść kawałek dalej, musimy właśnie minąć tą ścianę. Dobra, schodzimy sobie dalej, tutaj będzie kolejna grupka kanibali. Możemy ich sobie na spokojnie wyminąć i udać się właśnie linką jedną, potem drugą linką na dół. A, jakbyście pytali, dlaczego ja mam tak jasno w jaskiniach, tak jak wspominałem, jestem na trybie deweloperskim i właśnie po prostu korzystam sobie z wszelakich udogodnień, jak jeden typ ma dla nas przewidziane film do tego, jak ten cyp deweloperski w ogóle odpalić, będziecie mieli w opisie i teraz na karcie przypięty i teraz w tym momencie mamy właśnie sam sprzęt do nurkowania i możemy płynąć sobie dalej. On jest akurat
On jest akurat potrzebny do starej, do znalezienia starej siekiery. Oczywiście butle też leżą sobie w tym miejscu, więc na spokojnie wam tego nie zabraknie. I po prostu płyniemy. Tak jak nas, powiedzmy, ta podwodna jaskinia prowadzi. Dobrze. Po chwili wypłyniecie sobie właśnie do takiej przestrzeni. Tutaj po prawej stronie będziecie mieli trochę napojów, w sensie sody oraz mutanty, a mianowicie dzieci. Możecie je sobie ominąć i cały czas płyniecie sobie wzdłuż jaskini. No tutaj mamy krótkie nurkowanie i przed wami powinno się właśnie pokazać właśnie oto takie stare obsydianowe wrota, które musimy otworzyć właśnie za pomocą kamieni, które właśnie mamy, żeby po prostu najnormalniej w świecie sobie otworzyć. Otwieramy bramę. Wchodzimy do środka. Po prawej stronie będziemy widzieli właśnie tutaj pozostałości misjonarzy oraz ich obozu i siekierka znajduje się, tak jak widzicie, właśnie w tym miejscu. Obok jeszcze oczywiście notatka, mianowicie rysunek Virginii i kolejne butle do nurkowania. Tutaj mamy kolejne jakby wyjście z jaskini, ale tam dalej nie ma już nic, co byłoby dla nas interesujące w kontekście tego materiału. Dobrze, teraz przejdziemy do lokalizacji katany w tym momencie. Tak jak możecie zobaczyć, na wprost mamy starą lokalizację, jeżeli chodzi o kokpit samolotu. Teraz na wprost, jak patrzę, mamy tutaj jedną wioskę kanibali. Teraz na wprost, jak patrzę, kolejną wioskę, na której udamy się za chwilę. Tam mam oczywiście bazę i w tym momencie, tak jak patrzę na wprost, tam mamy główną wioskę kanibali. Znajdujemy się, tak jak widzicie, w tym miejscu na mapie i musimy sobie akurat wejść właśnie tym wejściem, żeby sobie ułatwić robotę. Tak jak widzicie, zjeżdżamy sobie linką na dół i w tym momencie mam właśnie tutaj taką oto lokalizację. Tutaj powinny być rysunki, kawałek zabawki Timiego. Wchodzimy sobie linką na górę. I w tym momencie, jak wejdziemy na górę, odbijamy w lewo. Dlaczego? Ponieważ na prawo, jak widzicie, będziecie widzieli u siebie, będziemy mieli mutanty oraz kanibale, żeby sobie po prostu oszczędzić walki z nimi. Odbijamy sobie właśnie w lewo i w ogóle wchodzimy tą stroną właśnie dlatego, żeby sobie tej walki jak najbardziej oszczędzić. Idziemy cały czas po prostu, aż dojdziemy do światła, do takiej właśnie oto lokalizacji i katana jest właśnie tutaj wbita w jednego z naszych tutaj trupów, bohaterów, jak zwał tak zwał. Dużo akurat pieniędzy, jeżeli chodzi o możliwość dorzucania nimi do ogniska, trochę flar, leków, jedzenia, zegarków i kilku innych przydatnych rzeczy. Oczywiście paliwo do piły spalinowej, po którą właśnie pójdziemy zaraz. Dalej mamy jeszcze trochę sody i tutaj za tą ścianą mamy akurat latarkę, więc latarka też jak najbardziej wam się w tym momencie przyda. Dobrze, w tym momencie jestem przed jaskinią, w której znajduje się i piła spalinowa, i do której można przejść do haka wspinaczkowego, który też się nam bardzo, ale to bardzo przyda. Tak jak widzicie na mapie, jesteśmy właśnie w tym oto miejscu i sobie właśnie tędy do jaskini wchodzimy. Jeżeli chodzi o to, czego będziemy potrzebowali, jeżeli chodzi o tą jaskinię, na pewno będziemy potrzebowali albo dynamitu, albo bomby, ale to już mamy, że tak powiem, z już poprzednich jaskiń. Tutaj żadnych przeciwników na szczęście nie ma. Jak widzicie, mamy bardzo tematyczne i klimatyczne tło. I tak, jak widzicie, tutaj już jest potrzebny właśnie hak wspinaczkowy, ale możemy sobie na spokojnie zejść, nie tracąc w ogóle zdrowia. Więc nie musimy się tym całkowicie przejmować. Idziemy cały czas prosto. W tym momencie schodzimy sobie tą linką, aczkolwiek da się też w nią właśnie zejść w taki sposób bez straty zdrowia wzdłuż sobie ścianek. Więc tak, schodzimy, idziemy cały czas prosto i tutaj mamy piłę spalinową, oczywiście benzynka i parę dodatkowych przydatnych rzeczy. Jeżeli chodzi właśnie teraz o dalszą część jaskini, tutaj zaczynają się schody, ponieważ mamy trzy bodajże te silniejsze kanibale, te wyższe od naszego bohatera, więc akurat pokonanie ich może być małym problemem. Mało tego, za tymi skałami, tak jak patrzę na wprost, będziemy mieli trochę mutantów, mianowicie dzieci, więc one też
będą nam troszkę przeszkadzały, więc musimy je sobie ubić, wyzbierać przy okazji oczywiście loot, bo tutaj mamy troszkę zestawów podmołotowe, czyli szmatki oraz, oraz sam alkohol. I w tym momencie musimy wysadzić właśnie tą skałkę, którą widzimy przed sobą. I tutaj z tego co widzę żadnego dynamitu nie ma, więc potrzebujemy albo bomby, albo właśnie dynamitu z chociażby głównej wioski, z głównej wioski kanibali. Schodzimy sobie właśnie dalej tymi linkami. Przechodzimy na kolejną jaskinię. Na zasadzie kontynuujemy podróż. I w tym momencie jesteśmy praktycznie na miejscu. Tutaj będziemy mieli troszkę kanibali, trochę dzieci. Z tego co pamiętam, w tym teraz tutaj może również znajdować się Armzy, ale nie jestem tego pewien. Co nie zmienia faktu, że w tym momencie będziemy musieli sobie ubić właśnie przeciwników, jakich tutaj spotkamy. No tu się z nimi uporamy, schodzimy sobie na dół i w tym momencie mamy właśnie hak do spinaczki znaleziony. No to. Dobrze, korzystając z okazji, że jesteśmy niedaleko jaskini, którą można zejść na dno krateru i tam się za chwilę udamy, bo tam są właśnie ostatnie bronie, których szukamy. W tym momencie jeszcze sobie w ramach bardziej ciekawostki mogę wam pokazać, że właśnie w tym miejscu możemy znaleźć właśnie ulepszoną włócznię oraz czerwoną farbę. Tą włócznię można sobie skraftować, ale lepiej zawsze mieć ją przygotowaną, zwłaszcza na samym początku gry, kiedy w zasadzie każda lepsza broń jest na wagę złota. Tak jak widzicie, musicie tylko uważać na aligatory, krokodyle, jak zwał, tak zwał, które po prostu tutaj się respią. Jak widzicie, chłopaki troszkę pobagowali, bo jeden nie może wyjść ze skały, a drugi nie może przejść przez domek, a w zasadzie pod domkiem, ale no takie uroki deforesta. I jak widzimy, za chwilę udamy się do jaskini, która znajduje się po lewej stronie, czyli na zachód. Dobrze, tak jak wspominałem, jesteśmy pod ostatnią jaskinią, w której znajduje się właśnie najwięcej rzeczy, które nas będzie interesowało. Jak widzicie, znajduje się w tym miejscu, tam w oddali mi się właśnie główna baza renderuje. I jak widzicie na mapie, jesteśmy w tym miejscu. Jak jesteśmy właśnie tutaj w okolicach plaży, odbijamy sobie po prostu prosto, mocno myślane, pomiędzy... Dopakowałem się o żółwia. I po prostu sobie tutaj... Wchodzicie do tej jaskini i tutaj musicie być bardzo przygotowani. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj bardzo dużo przeciwników i po prostu wyprawa do tej jaskini nie jest najłatwiejszą na świecie. I tak, jeżeli chcecie właśnie przechodzić deforesta, będziecie potrzebowali jeszcze karty do bunkra, do laboratorium, jak zwał, tak zwał, i to wam pokażę na samym końcu. Więc tak, w tym momencie, jak sobie widzieliście, wchodzimy sobie tutaj na wprost, wchodzimy na dół, aczkolwiek tutaj już musicie być przygotowani na walkę z jednym Armzym oraz dwoma kanibalami. I idziecie sobie właśnie wzdłuż. Rozbijacie te dwie ścianki. I w tym momencie macie dwie decyzje. Możecie zacząć schodzić właśnie na dno krateru po łuk, po maczetę, tak jak widzicie, ale możecie jeszcze odbić właśnie w jedno miejsce przed tym, żeby znaleźć rakietę tenisową oraz licznik kroków. Oczywiście to nie jest to wymagane, nie są to też najlepsze bronie w grze ogólnie, ale też w ramach powiedzmy czegoś, co możemy do walki użyć, jak najbardziej możemy właśnie po to jeszcze ją przejść. Tak jak widzicie, tutaj powinny być dzieciaki, z tego co pamiętam, w sensie mutanty dzieci. Tutaj mamy skałkę, którą będziemy musieli zejść właśnie na dół. Dobra, jak już sobie zejdziemy tędy, schodzimy wzdłuż jaskini. Schodzimy właśnie wzdłuż jaskini. Tutaj na lewo mamy odbitkę, na prawo również. I jak widzicie, na wprost mamy właśnie rakietę tenisową, batony i inne pierdoły. Dobrze. Mała poprawka, jeżeli chodzi o licznik kroków, w momencie, kiedy sobie zejdziemy właśnie tutaj ścianką do wspinaczki, idąc rakietę tańcową mamy tutaj właśnie po prawej stronie, a licznik kroków mam właśnie tutaj. Nie pamiętam momentu, w którym to go przenieśli, ale wszystko, jak widzicie, znajduje się właśnie tutaj. Dobrze, teraz schodzimy dalej na dno krateru i idziemy po
nowoczesny łuk. Mianowicie, tak jak widzicie, ja sobie wróciłem tutaj na górę, bo te jaskinie są teraz fajnie połączone. I jak widzicie, jak odbijemy sobie w lewą stronę od licznika kroków, właśnie sobie zejdziemy tą linką, zaczniemy sobie schodzić dalej na dno krateru. W tym momencie tutaj macie pokazaną jakby drugą stronę, którą możemy sobie schodzić właśnie jakby omijając, a w zasadzie no schodząc z drugiej strony na dno krateru. Więc zjeżdżamy sobie po prostu linkami na sam dół. Znajdują się tam przepaście, które będziemy mogli pokonać hakiem do wspinaczki. Ale też można po prostu na spokojnie sobie to przeskoczyć. Powinno się udawać, przynajmniej mi się teraz to udało zrobić na spokojnie. Może akurat nie tutaj w tym miejscu, ale na dole już się da. Chociaż w sumie w drugą stronę dało mi się to przeskoczyć. No i tak jak widzicie, możecie to sobie na spokojnie przeskakiwać, żeby trochę oszczędzać na czasie. Dobrze, tak jak widzicie, schodzimy sobie na dół, mijamy właśnie zniszczone obsydianowe wrota. Tutaj powinien być kolejne kanibale, które musimy pokonać, albo sobie po prostu koło nich przemknąć właśnie do kolejnej jaskini. Dobrze, w tym momencie sobie dalej schodzimy linką i będziemy potrzebowali sprzętu do nurkowania tam na dole i tutaj powinny znajdować się jeszcze, tak jak widzicie, butle, żebyście w razie czego mieli zapas tlenu. Dobrze, i w tym momencie dochodzimy do kolejnego rozwidlenia. Niszczymy ścianę. I tak, mianowicie przed nami będą co najmniej dwie wiedźminie plus kilka kanibali. W tym momencie nie da się ich w jakikolwiek sposób ominąć, odbijając w pierwszą odbitkę na lewo. Będziemy schodzić dalej na dno krateru, ale to za chwilę. W tym momencie będziemy musieli sobie właśnie minąć te wiedźminie z dziećmi. I tak jak widzicie, tutaj mamy stołki, parę dodatkowych pierdół, ale my odbijamy w prawą stronę. Jeżeli chodzi o samo wymijanie mutantów, może być ono problematyczne, ponieważ po prostu jest tutaj dużo wody w okolicy i najnormalniej w świecie nasza postać może chcieć zacząć pływać, a jak wiemy, pływanie nie jest najlepszą opcją, jeżeli chodzi o uciekanie przed mutantami i w ogóle jakimikolwiek przeciwnikami. W tym wydaniu schodzimy sobie na dół do tego tutaj światełka, tak jak widzieliście, i płyniemy sobie właśnie wzdłuż jaskini. Dalej już na spokojnie będziemy mieli chwilę oddechu, ponieważ nie będziemy mieli tam żadnych przeciwników dalej i będziemy mogli sobie na spokojnie właśnie zebrać nasz nowoczesny łuk. Dobrze, wypływamy sobie na powierzchnię, jak widzicie mamy tutaj kolejne obozowisko i nowoczesny łuk znajduje się właśnie oto w tym miejscu. Dodatkowo znajdują się tutaj również strzały, leki i parę rzeczy, które może się nam przydać schodząc dalej na dno krateru. A my sobie wracamy właśnie
I dobrze, jesteśmy już, jak widzicie, na dnie krateru. Wrak helikoptera jest właśnie zaraz obok. Oczywiście tutaj już mamy dosyć sporą ilość kanibali, mutantów, więc tutaj też musicie być jak najbardziej przygotowani. I właśnie maczeta leży sobie właśnie w tym miejscu. Dobrze, jesteśmy przed jaskinią od karty magnetycznej. Co prawda karta magnetyczna, która otwiera nam laboratorium Sahary, nie jest żadną bronią, aczkolwiek już, jak już nagrywam tego typu materiał, to po prostu ta wiedza też wam się przyda, jakbyście chcieli od razu przechodzić grę, bo w zasadzie wszystkie te rzeczy można sobie odblokować przy okazji. Wchodzimy sobie do jaskini, idziemy sobie wzdłuż niej, idziemy cały czas prosto, będziemy musieli minąć dwójkę kanibali tutaj na dole teraz, jak będziemy schodzili, mianowicie w tym miejscu, teraz jak wyjdę właśnie z tego miejsca, zapomniałem o tym nietoperzu, i właśnie tutaj będziemy mieli trójkę silniejszych kanibali, więc sobie na spokojnie schodzimy linką, albo tak jak ja teraz to zrobiłem, i mamy rozwidlenie dróg, główny trakt jakby z linką, bądź właśnie tą odbitkę. Bądź właśnie tą odbitkę. Na prawo niszczymy właśnie ścianę. Schodzimy na dół. I tutaj właśnie mamy stos ciał, Armsiego oraz kilka dzieci. Więc tak, najlepiej jak sobie ich poubijamy, czy to mołotowami tam z góry, czy chociażby właśnie bombami, czy czymkolwiek, co będziemy mieli. W tym miejscu będzie się znajdowała jeszcze dodatkowo kamera, i jak widzicie, tutaj przede mną znajduje się właśnie karta, która otworzy nam właśnie drzwi do laboratorium Sahary. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Teraz wam jeszcze teraz poleci lokalizacja kuszy, bo już materiał na ten temat, gdzie ta kusza jest, nagrałem wcześniej, więc teraz wam to po prostu poleci, żeby wszystkie bronie były zebrane razem do kupy. Ja wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Hej, hej.